Cześć, cześć, witajcie moi serdeczni, witajcie bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj poniedziałek i mamy 10, czyli mamy kawę z wróżką, także zapraszam serdecznie, poczekam aż się troszeczkę zejdziecie. Sobie karty ruszę, czyli co, energetyka dnia i ogłoszenia. Pentagram jest, Klara jest, poszeptane jest, Magic Wood jest, czyli są ludzie, pewnie widać mi słowa, Peter Sunia widzę, jest super, dobra. Słuchajcie, jak zwykle w poniedziałek zaczynamy od energetyki, czyli postawimy karty, poużytkujemy naszą magiczną księgę chińską, Feng Shui Teng Shu, rok metalowego bawołu. Z tymi odmianami, nie? Bawoła. Tak, i co ja tutaj mogę powiedzieć, bo mamy dosyć fajny poniedziałek, wam powiem, z tego względu, że dzień dobry na wszystko. Tutaj mamy inicjować, że tak powiem, takie słowo, czyli jeżeli mamy ochotę na jakieś długoterminowe plany albo jakieś długoterminowe rzeczy, które mają się rozwijać, to przy haśle inicjować po prostu trzeba zaczynać, trzeba położyć kamień węgielny, trzeba położyć podwaliny pod wszystko i po prostu działać. Dzień dobry na wszystko, bo jak widzicie, mamy tutaj wszystkie możliwe czynności na czerwono zaznaczone, czyli do zrobienia, czyli i czytanie, i pisanie, i umowy, i spotkania z ludźmi, i remonty, i sprzątania, i wyjazdy, i zakupy. Dzień dobry na wszystko. I zobaczymy, jak ten poniedziałek będzie kształtował się w kartach, bo to jest też ciekawostka. O, tutaj słuchajcie, klawiaturę, żebym czegoś nie przycisnęłam, to by było ciekawe. Patrzę, kto jeszcze jest. A Megan przyszła. Super. Także sobie obczajmy ten tydzień, tą tygodniówkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Najpierw przetasujemy karty. Dam wam chwilę na zebranie się. Otworzenie oka. Dokładnie tak. I mamy ósemkę buław, czyli bardzo energiczną i bardzo szybką kartę, która mówi o celowości, czyli o tym, że jeżeli wybierzemy sobie jakiś plan albo jakieś działania, to właśnie możemy je realizować do osiągnięcia tegoż celu. I powiem szczerze, bardzo intensywna energia, także myślę, że od poniedziałku w tym tygodniu, nie wiem jak u was pogoda, ale u nas jest, nie wiem ile stopnia jest słońce, na tarasie to ja mam z 20, bo to jest właśnie taki nasłoneczniony taras, jakby mi coś zaczęło bardzo mocno prześwietlać, to będę się ratować zasłanianiem żaluzji, ale słońce chyba nam energii doda. Słońce nam chyba energii doda, dobrze, bo my od poniedziałku to tak, nowy tydzień, nie? O, znowu coś trzeba zacząć, o, coś tam się dzieje. A tutaj po prostu energia powinna nas rozpierać, wykorzystajmy, bo nie wiadomo co jutro. To nigdy tak nie wiadomo. Tyle dni deszczu, zaraz zobaczymy. Nie, no cały czas deszcz. A tutaj mamy tak, proszę zrobić miłą minkę, bo wnet przyjdę z upominkiem. Czyli naprawdę dobry, fajny dzień nam się szykuje. Ja wam mówię, to jest zawsze tak, że ja mogę zrobić najlepszą energetykę dnia, a my możemy przesiedzieć pod stołem i nic z tego nie skorzystać, ale jeżeli skorzystamy, to wtedy naprawdę ładnie nam idzie. No i księżyc mamy w znaku raka, czyli tak naprawdę wszelkie sprawy rodzinne, dobrobytowe, zdrowotne, ale i też takie przyciągające pozytywne emocje mogą być czynione, więc dedykujcie sobie spacer na rzecz rozwoju pozytywnego w rodzinie. Nie wiem, dedykujcie sprzątanie na rzecz dobrobytu, tak żeby tej energii nie marnować. Pamiętajcie, że rytuały to nie są tylko wtedy, kiedy się rytualizuje, ale również wtedy, kiedy się fokusuje energię na pewnych czynnościach. Jak już mamy dzisiaj inicjować, to jutro jest dzień z chińskiego naszego kalendarza, w którym nie jest dobry generalnie na nic. Mamy też połówkę księżyca, więc mamy księżyc dopełni w tej swojej odsłonie połówkowej. Te wszelkie przełomy właśnie połówkowe, kwadrowe, szukałam słowa, czy pełnia, czy niów, to zawsze nam mogą troszeczkę wpływać na emocje, więc zobaczymy, jak nam to wpłynie w
kartach. Tak jak tutaj w chińskim kalendarzu mamy słowo niszczyć, tak w kartach mamy zamęt, zamieszanie, informacje wzięte z powietrza, żeby nie powiedzieć skąd inąd. Mogą przychodzić do nas jakieś właśnie informacje nieciekawe, niefajne. Dzień może być nerwowy. Dlatego tak, poniedziałek dzisiaj wykorzystujemy do wszystkiego, a jutro jak się da odpoczywamy i nie przejmujemy się głupotami, bo z tych głupot mogą się nerwy porobić nie wiadomo na co, nie wiadomo po co, nie wiadomo skąd. Także tak, i moje karty rymowane mówią tak. Wkrótce z dala list przyniosę, pokieruje on twym losem. Jeżeli szukamy listu w kartach tarota albo informacji, to właśnie paś mieczy informacje ze sobą niesie. Także taka od dobrana para, ale to nie będzie najcudowniejszy dzień. Tutaj może dzisiaj możemy wyrwać z posad bryłę świata. Dzisiaj po prostu mamy energię, mamy chęci do działania, wszystko co się da. Natomiast akurat wtorkowy dzień może być taki, tu nam ktoś coś powie, tu nam ktoś coś podpowie źle, tu się zadzieje, tutaj coś usłyszymy i możemy być po prostu zdeprymowani. Nie jest to najlepszy moment na działania, także tak to wygląda. Dobrze, w środę mamy już księżyc, przychodzi nam do znaku lewa i tak naprawdę jest dobry na medytację, ale skoro lew i skoro przybywa księżyca, to myślę, że jest to również bardzo dobry dzień, żeby bogactwo swoje przyciągać. Ale w jakiej formie? Środa jest dniem merkurycznym, więc forma umów, nowych podwyżek, nowej pracy, tego wszystkiego, co może dać nam lepiej, bardziej i skuteczniej. Więc tutaj wiecie, świeca intencyjna nie zawadzi, a energia w kole fortuny jest zmienna, acz do przodu. Ja na przykład lubię koło, Boże, fryzura mi styczy. Ja na przykład lubię koło fortuny z tego względu, że przy osobach, które są osobami czynnymi, koło fortuny zawsze pomaga tak przepchnąć pewne sprawy. Jeżeli zaś jesteśmy osobami, które lubią stagnację, nie lubią nowości, to jest dosyć męczący dzień. To tak. Natomiast jeżeli jesteśmy efektywni, efektowni i normalnie szybcy, to koło fortuny nam przyniesie rozwój naszych możliwości. Oczywiście, że tak. A tutaj mam wróże bolesne zerwanie albo też rychłe rozstanie. Czyli już karta pokazuje, iż pewne procesy koło fortuny w naszym życiu kończyć się mogą. Nie powinniśmy leżeć i walić pięściami w stół, jak to dziecko w sklepie, co to chce zabawki, a nie dostaje. Tylko generalnie nie tyle, że się pogodzić, bo ja nie mówię, że my się musimy godzić z pewnymi rzeczami, ale przyjąć do wiadomości na pewno i sukcesywnie działać w kierunku polepszenia swojej sytuacji życia z informacjami, które mamy na tu i na teraz. Pokaż mi, kim jesteś, a powiem Ci, kim będziesz. Na tej zdrowej, myślę, zasadzie. Dobrze, mamy czwartek. Czwartek już jest fajnie. Tutaj było słowo zagrożenie w środę. Tak, czyli no, trzeba uważać. Trzeba uważać, oczy dookoła głowy. Natomiast w czwartek mamy sukces i kolejny dzień w tym tygodniu, w którym wszelkie energie sprzyjać nam mogą. Księżyc w znaku lwa, energia sukcesu, energia czwartkowa, energia jowiszowa, więc będzie to kolejny dzień do wykorzystania z potencjałem energetycznym, magicznym, ale też takim, wiecie, jak nie wiecie, kiedy udać się po podwyżkę do szefa, to niech to będzie dzisiaj, albo niech to będzie czwartek. Witamy Insta Tarot. Dziękuję za komplement. No i patrzymy, jaki potencjał nam niesie czwartek. Potencjał nam niesie spory, szczególnie przy buławach do przyjaźni, energii życiowej i działań zawodowych. Oczywiście wiele leży w potencjale. Asy nie są kartami, które mówią, będzie cudownie. Są kartami, które mówią, jesteś w takich możliwościach, by było cudownie. Więc ja myślę, że tutaj potencjał do rozwoju totalnego jest. Bardzo silna, bardzo pozytywna, mocna energia. Zapamiętać, poniedziałek, czwartek, super. Poniedziałek, czwartek, super. No i zobaczymy, jak w karcioszkach. Jestem z urzędu albo twój mąż, do zgody ze mną zawsze dąż. Czyli karcioszka nam podpowiada, iż wszelkie sprawy urzędowe w pogodny, życzliwy i uśmiechnięty sposób załatwić możemy. Czego warto się starać? Bo to też czasem właśnie takie drobiazgi są ważne. Znaczy mogą być drobiazgi, mogą być mniej drobiazgi. Jeżeli macie wysłać jakieś pismo, list, coś formalnego, czwartek proponuję w tym tygodniu. Czwartek w tym tygodniu proponuję. No wiecie, umowy, kupno, sprzedaż, wystawienie aukcji. Tu już księżyca przybywa, więc te sprzedaże też mogą być takie wow, że te finanse. Także czwartek, piątek.
otrzymywać. Dzień średniawy, dużo ikonek do robienia wyjazdów, sprzątania, rozmów z ludźmi, remontów, ale wszystko na szaro, więc tak no lekko byle jak, ale do zrobienia. Natomiast zobaczymy piątkowo, no trochę byle jak, ale do zrobienia. Piątka monet. Jeżeli macie jakikolwiek wybór, bo ja rozumiem, że jak idziemy do pracy, to musimy podpisać nawet papiery, bo przyjdą, tak? Ale jeżeli macie jakikolwiek wybór, w piątek nie ruszajcie papierów, spraw finansowych, spraw formalnych. Czwartek powinien to w sobie kumulować, natomiast w piątek trzeba to po prostu przejść, a mało tego, piątek będzie bardzo kiepski na wszelkie zakupy, kupna, sprzedaży. Także tutaj nie ruszamy. Natomiast właśnie, wróżę zło, ciężką chorobę albo nawet śmierć żałoby. Nie oznacza to, że każdemu w piątek padnie chomik, słuchajcie, bo to nie o to w kartach chodzi. Chodzi o to, że będzie to trudniejsza energetyka, gdzie my sami wewnętrznie możemy być rozdrażnieni, nerwowi, czuć się trochę niepotrzebni albo znowu przepracowani. Raczej nie będzie to dzień super na imprezy, raczej nie. Ja przemienię zło w dobro, dlatego że do nas przyjeżdża Agata Poszeptane. W sobotę będzie Baba Jaga, na którą można się zapisać, bo będzie warsztat. I zamierzam w piątek bardzo dobrze się bawić, pomimo takich energii, więc mogę przypuszczać, że na przykład źle mi się ugotuje sałatka albo cokolwiek, ale i tak zrobię po swojemu, zważywszy na to, że więcej się będę musiała nastarać, żeby było dobrze, po prostu. Takie energie. Za to sobota. Kolejny dzień w tym tygodniu, słuchajcie, który ma mnóstwo czerwonych ikonek, więc tak naprawdę dobry na wszystko. Szczególnie na spotkania z ludźmi, medytacje i warsztaty Baby Jagi, na które zapraszam bardzo serdecznie. Inauguracja, czyli coś, co zaczniemy, proces, który zaczniemy, gdzie damy tą kropelkę, tą podwalinę pod czy energetyczne, czy życiowe działanie, on będzie potem procentował. I właśnie, mamy tutaj mówcę, przemówcę, mamy tutaj osobę, której należy wysłuchać, albo my sami możemy być taką osobą, która powie i przekaże wszelkiego rodzaju informacje, ewentualnie możemy udać się na warsztaty Baby Jagi i posłuchać kogoś, kto mądrze gada. Także tutaj tak. No i energia do działania jest, wszystko będzie super. Mam nadzieję, prądy nie wysiądą i różne takie, więc będzie okej. Aktualizacje zrobione. Tak. Przyjacielem jestem wypróbowanym, a w towarzystwie kompanem zgranym. Uważam, że sobotnie spotkanie będzie rewelacyjne. A dla Was Wasze spotkania również w sobotę mogą przynieść oczekiwane efekty i rezultaty. No i niedziela mamy zamykać, dzień chilloutu, niezbyt dobry na czynności życiotwórcze, że tak powiem. Patrzcie, nie napiłam się wody. I lekko nerwowy, jeżeli chodzi o energię, energetykę, tak żebym powiedziała, że w niedzielę to już sobie można wychilloutować, książka, nie wiem co tam, prysznice, kocyk, balkonik, zależy od pogody. Powiem Wam, że powinno się wykorzystać na samorozwój, bo z ludźmi to kontaktu cudownego mieć nie musimy. Podoba Ci się brunetka, strzeż się każda z nich kokietka. I to jest takie ostrzeżenie karciane, nie żeby unikać brunetek i rudych kotów, tylko jest to ostrzeżenie karciane, żeby unikać ludzi, bo akurat nie są to dobre wibracje dzienne na ludzkie działania. Także Wam powiem, że tak, poniedziałek, czwartek i sobota, czyli inicjacja, sukces i inauguracja w rewelacyjnych kartach, piątek kiepskawy i potem niedziela nie za dobra. O, na tej zasadzie to należy zapamiętać, a jeżeli mamy kiepskawe karty, to oznacza tylko, że zdwojony wysiłek spowoduje, iż i tak będzie nam dobrze. Także tak to bierzmy, słuchajcie. Tak wygląda energetyka. Energetyka tygodnia. Ja to wiecie co, potem kart nie pamiętam, tylko pamiętam tak. Poniedziałek, czwartek, sobota ma być świetnie, tak? I tutaj planowanie na te dni, a reszta jakoś trzeba przeżyć. Także tak. Czy coś mi dzwoni, czy ja mam wrażenie? Mam wrażenie, że też coś dzwoni gdzieś. Może gdzieś na zewnątrz. Drzwi otwarte. Dobrze, słuchajcie. Jeżeli jesteśmy w tak licznym i zacnym gronie, ja tu pochowam moje przyda się. Jeżeli jesteśmy w tak licznym gronie, to myślę, że najwyższy czas na to, żeby uaktywniły się osoby, które w tym tygodniu mają urodziny, czyli
od poniedziałku do niedzieli i będziemy tym osobom karty stawiać, a my jednocześnie zapalimy sobie świece na dobry tydzień. Słuchajcie, naszą intencją jest po prostu dobry tydzień, żeby nam się dobrze działo, żeby nam się wszystko układało, żeby żywioły nas pilnowały i normalnie, jeżeli trzeba nas gdzieś przenieść na swoich skrzydłach, to żeby tam nas przeniosły. Nie mówię na łąki niebieskie i do Walhali, ale na dobre i stabilne działania. Tak, to jest świeca proszebna, gdzie prosimy o wsparcie czterech żywiołów, bo jeżeli one nas wspierają, to na każdym poziomie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować. Także jeżeli możecie, podłączcie się do świecy, a jeżeli nie możecie, podłączcie się głową, też dobrze. A w ogóle to chciałam Wam powiedzieć a propos pogody, że tak zaobserwowałam właśnie, że na tych przełomach typu kwadra księżyca, pełnia nów, prawda, to się ta pogoda trochę zmienia. I tak jak wczoraj było mgliście deszczowo i niezbyt ciekawie, tak dzisiaj mamy za moment właśnie kwadrowanie i już się zaczyna robić tak fajnie, nie? Taka lekka wiosna. Dobra, Lucy nasza ma urodziny. Tak jest, sobotę. Przysłanie. Przysłanie. Słuchajcie, to będzie gorąco. Zobaczymy. Lucy w sobotę, Greza, idziemy. Czarownicą w głowie jesteś, powinnaś więcej z tego korzystać. Także jest to rodzaj dobrej energii, ale również i odpowiedzialności za to, co się myśli. Bo jak pomyślisz źle, to się sprawdzi. Jak pomyślisz dobrze, też się będzie sprawdzało. Także wydaje mi się, iż twoja czarownica powinna się w głowie w tobie rozwijać. W sercu uspokój emocje. Jeżeli ma być dobrze, zobaczcie, że nawet największe ranczo otoczone murem, największy ogród, ono zapewnia, nie wiem, spokój na pewnym poziomie. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć całej ziemi, żeby był jak Miss Polonia 1980 i chcę, żeby był pokój na ziemi, nie? No nie, nie jesteśmy w stanie. Ogarniaj swój ogródek. Tak ci powiem, ogarniaj swój ogródek. Natomiast jeżeli chodzi o działania, pamiętaj, że duże cele zdobywa się często małymi kroczkami. Nie ten jest zwycięzcą, kto helikopterem na Mount Everest wleci, tylko ten, kto na stopach swych własnych krok za krokiem tam wejdzie. O, dokładnie tak. Nie, pod urodziny rocznic ślubu nie podciągamy, urodziny są urodzinami, rocznica jest rocznicą, to tak jakby podciągnąć kozę pod chomika. Także nie. Poczekajcie, bo wiecie co, stołek mam i mam trochę niewygodnie. Dobrze. Czekamy, czy brat wyraził zgodę. Tak, a tu jest jeszcze Magda, 25.04.78. Dobrze. Magda, przesłanie. Tak, bo brat, bo syn to jeszcze syn, nie? A brat, Magda wyraził zgodę. Magda wyraził, aha. Magda sama... A nie, nie, ja nie mam, że wyraził. Mieszam dwie sprawy, głowa nie, jedno. Nie, dobra, jest... Magda. Jak powinna funkcjonować? Powinnaś okopać się w swoich pojęciach, żeby pojęcie ludzkie nie przychodziło. Usiądź sobie przy urodzinach i sobie zrób taką wizję lokalną, czego oczekujesz od siebie, od ludzi i niech to nie będą fantazje, tylko realność typu chcę mieć dobrze płatną pracę, żeby dobrze funkcjonować. Chcę mieć porządnego faceta, żeby dobrze funkcjonować. Zrób sobie to i do tego dąż, nawet jeżeli wydaje się to lekko abstrakcyjne, bo dzisiaj nie mam tego albo nie mam tamtego, ponieważ takie życzenia mogą się po prostu spełnić. Druga karta również pokazuje, podążaj za marzeniami. Z jednej strony trzeba wyważyć, jeżeli są bardzo ważne cele, to trzeba się na nich fokusować, a jeżeli tych celów jest dużo, to trzeba po troszku brać, co można sięgnąć. To jest jak w dobrej organizacji. Jeżeli możesz coś zrobić w 2 minuty, to zrób, bo to już będzie zrobione. Jeżeli są sprawy długoterminowe, to je rozpisz i dąż krok za krokiem. Dlatego, że jak zaczniesz robić i ważne rzeczy, i nieważne rzeczy, to w rezultacie nic nie zrobisz. Czyli skupienie, planowanie, organizacja. Powinnam robić jakieś organizacyjne filmy, bo normalnie uwielbiam. Mam tam planowanie. Potem realizuje, to nie jest tylko, że maluje bullet journal. Natomiast, jeżeli możesz, zmień miejsce zamieszkania, pracę, jakość zarabiania pieniędzy, ludzi, z którymi przebywasz, środowisko i towarzystwo. Dlatego, że w tym roku nowy potencjał i rozwój jest pisany. Przy czym zmień nie oznacza rezygnuj na amen ze starego, jeżeli jest dobre. Jeżeli jest złe, to rezygnuj. Ale oznacza bardzo często spróbuj wypłynąć na nowe wody po to, iżby poznać, dotknąć, pomacać. O, także nie bój się nowego. Nie wiem, co z tym bratem, czy tu jest. Na razie nie mamy. Czy jeszcze ktoś ma urodzinki?
Jak ktoś ma urodziny od dzisiaj do następnej niedzieli, to zapraszam, ja cały czas będę stawiała i przerywała w razie W. W razie czego spróbuję mamy... wyłapać, tak powiem. No, będziemy próbować. Dobra, a ja idę, wiecie w co? W pogadankę po prostu. W pogadankę nie na temat, tylko na temat pod tytułem, co się będzie działo. I słuchajcie, zaczynamy od tego, co nam się będzie działo najbardziej. 27 to jest chyba wtorek, tak? W ogóle. Niech sprawdzę. Tak, niech wtorek. Sprawdzę. Wtorek. Mamy pełnię, więc macie teraz te 7-8 dni na to, żeby się na te pełnie zapisywać, po to, iż w każdą pełnię na kanale przyciągamy dobrobyt. I oczywiście, że można sobie zapodać raz w roku, można sobie zapodać raz na kwartał, można sobie zapodać co miesiąc taki rytuał w ramach nagrody dla siebie, po to, iż pełnia dobrobyt przyciągała. Ja od lat działam oczyszczając wnów, a przyciągając w pełnię, potem nie muszę już kombinować z jakimiś ogromnymi rytuałami, po prostu systematycznie napędzam energię, odwracam i napędzam, odwracam i napędzam i to działa. Także na tą pełnię można się zapisać, jeżeli ktoś by chciał. No i oczywiście to jest płatne 22 zł, natomiast również jest darmowa wersja przyciągania i napędzania, bo jak wiecie, zarobić trzeba, ale tym, którzy chcą po prostu być, a nie mają 22 zł, również trzeba zapewnić różnego rodzaju możliwości, więc taką możliwość to jest znowu co tydzień błogosławieństwo tygodnia. Znowu zauważyłam, że zmniejsza się liczba osób na błogosławieństwie tygodnia, a potem będzie wróżka ratu i będzie 1500 za to, żeby o jakieś dobre rzeczy przyciągnąć albo złe odwołać. I normalnie się nie mogę nagadać, że macie darmowo, to nie korzysta ta. Także pamiętajcie, co tydzień błogosławieństwo tygodnia. Jeżeli nawet mnie by nie było, bo cokolwiek, to można to odtworzyć na kanale w każdą niedzielę. Film zaczyna się błogosławieństwem prawie w każdą. Natomiast, no pełnia, to wiadomo, to już jest dla mnie zarobek, dla mnie prowadzenie, dla nas wszystkich dobrobyt, więc serdecznie zapraszam. Po drugie, w tym tygodniu, w sobotę, ma miejsce warsztat Agaty, Baba Jaga się warsztat nazywa, może dlatego trochę jest odstraszający, ale chodzi o to, że mamy magię ludową tworzenia lalek motanek, gdzie będziemy tworzyć lalkę motankę, plus będziemy tworzyć świetlistego konika. Tak potrzeba nici, tak potrzeba kordonka, tak potrzeba szmatek, tak potrzeba chęci. Ale umiejętność zdobyta przy tworzeniu i działanie we wspólnym kręgu, siła, moc, potęga i nikt mi nie powie, że tak nie jest. I to jest ostatni moment na zapisy, bo my potem nie będziemy, a ja bym chciała, a ja bym nie chciała. To jest akurat Agaty warsztat. I to jest tak, że ja nie mam z tym, w sensie z tym nie mam nic wspólnego oprócz wypożyczenia sprzętu i dobrej imprezy dzień przed. Także nie będzie można sobie, a ja bym chciała linka, bo się spóźniłam. Warsztat jest do odsłuchania przez tydzień, chociaż najlepiej jest, jeżeli jesteśmy wszyscy razem i tworzymy w danym dniu, bo można się dopytać, bo można się dowiedzieć, bo można, wszystko można i w ogóle siedzimy, pijemy kawę, robimy krótkie przerwy, śmiejemy się, chichrzemy i motamy, motamy, motamy. A oprócz tego rączki zajęte, a Agata nam opowiada o magii ludowej i różnych ludowych rzeczach, więc ostatni moment dzwonek, bo potem Dorota nie będzie kombinowała, kto wpłaci, kto nie wpłaci, a no i trzeba tam Agacie, wiadomo, dać, musimy mieć na to czas, więc normalnie co? Czwartek ostatnim dniem przyjmowania zapisów, kropka. Żeby to wszystko ręce i nogi miało. Nie będzie to liczne grono tym razem, ale myślę, że będzie zacne. Znaczy, ja zawsze mówię, jak jest mało ludzi, że jest nas mało, ale sami najlepsi. Odkąd pamiętam, tak mówię, więc nie się tak. Przyjęło. Się przyjęło. Dobrze. Z takich jeszcze rzeczy, oprócz płatnych, pamiętajcie, że zbliża nam się sabbat Beltane, który mamy... No, 30 kwietnia. Liczyłam, ile kwiecień ma dni, słuchajcie. To był ten moment zawiechy. To masz ten kalendarz otwarty. No, ja mam tutaj kalendarz przed nosem. I to mamy piątek. I bardzo dobrze, bo piątek tygodnia, koniec i początek. W każdym razie w piątek mamy więcej czasu. Mamy piątkę monet, więc tak naprawdę nie musimy generalnie życiowo coś robić. Na sabacie się spotykamy. A to nie ten tydzień? No, następny. O, to nie piątka monet. Ale w każdym razie i powiem Wam, że o 21 robimy Beltane dla grupy i to Beltane dla grupy, ja sobie wyciągnę notatki, bo ja mam 5 rytuałów, słuchajcie. 5 normalnie Beltane'owych i nie wiem, komu, pod jakim kątem robię, więc muszę sobie wynotatkować. Wynotatkowałam, to Wam zaraz powiem. Zaraz Wam powiem, bo dekret na zdrowie cały czas robimy i to zaraz opowiem, bo to jest ważna sprawa.
Beltane. Będzie nam potrzebna świeca, kwiaty, ewentualnie owoce jakieś, kadzidło, nóż i kielich, to ja zapewniam, wy nie musicie, jak nie macie, no bo to nie może być kieliszek od szampana i nóż z kuchni, tak? Umówmy się, więc powiedzmy tak. Potrzebne jest pudełko, potrzebna jest kartka i będziemy robić pudełko do sadzenia życzeń. To będziemy robić my. Rytuał nie jest może długi, ale podczas tego rytuału, nawet ma 3-4 strony, podczas tego rytuału będziemy robić pudełko, które zasadzimy, więc niech to nie będzie skrzynia pirata, tylko może być pudełko po zapałkach. Umówmy się, tam będzie karteczka, tam będzie kawałek ofiary i będziemy normalnie ofiary robić. Dokładnie tak. I to będzie 30 maja o godzinie 21 na kanale. Ta 21 to jest taka godzina zbiorcza, więc jeżeli ktoś chce brać udział, to jest nie na zapisy, to jest po prostu na bytność. To się umówmy. Także to będziemy robić. No i teraz jak już zobaczyłam dekret, słuchajcie, to jeżeli nie robicie z nami dekretu na zdrowie w tym miesiącu kwietniowym, to zacznijcie, dlatego że dekret na zdrowie jest zrobienie go samodzielnie czy z nami i jest warunkiem na branie udziału w rytuale zdrowotnym. Rytuał zdrowotny będzie się odbywał w pierwsze czwartki miesiąca, z tym, że nie wiem, czy w maju w pierwszy, czy w drugi zrobimy, dlatego że też sporo osób mnie prosiło, żeby przyciągnąć, bo iż zaczęli później, więc może w maju się odbędzie, powiedzmy, w drugi czwartek miesiąca 13, co wygląda w ogóle zacnie, mi się wydaje, 13, fajna data. To wisienki wiedzą, o czym mówię, 13, a że ja mam wisienki wolne w maju, to akurat mogłoby być. I macie czas na zrobienie dekretu. Dekret na zdrowie musi być zrobiony, żeby przygotować naszą energię na comiesięczny rytuał zdrowotny. I będziemy się spotykać raz w miesiącu na rytuale zdrowotnym, tajnym przez poufne, nie na zapisy, ale na link, który będzie na Szkole Magii i Tarota Wróżki Joanny. Kot właśnie próbuje wejść do sąsiadów, ale nie uda mu się. Chodź tutaj. Piskatela, chodź. Już idzie. Dobra. Będziemy robić kolejne rzeczy jakby z organizmu, wyrzucając negatywne. Typu jak ktoś ma problem przy kręgu czwartym, to napisze na czacie: uzdrawiam krąg czwarty. Potem to wszystko znika, nikt nie będzie wiedział, będą tylko przylatywały te osoby, które będą. Także tak. Ile dni trwa dekret na zdrowie? 21. Dlatego mówię, że mnie osoby prosiły, żeby pierwszy rytuał zdrowotny zrobić ciut później, bo ciut później zaczęły, więc tak będzie. Więc ważne, żeby ten dekret zrobić. Zacznijcie robić z nami, skończcie sami. To jest kwestia 3 minut wysłuchania nawet. Nawet nie musicie tego Kiedyś, słuchajcie, jak się ezoteryka zaczynała i ktoś ci napisał dekret, bo się do wróżki udałeś, to trzeba było to przepisywać. Trzeba było to przepisywać raz dziennie. Także nie marudzić, wysłuchać. Wszystko idzie z postępem, dekrety też. Dobra. To mamy. Beltane dla grupy jest. A, zapraszam również czy na kanał, czy na Instagrama, na IGTV, dlatego że wczoraj żeśmy popełnili normalnie ciasta. Znaczy było gotowanie intencyjne. To wszystko musi być magiczne. Ja miałam ochotę od tygodnia na Karpatkę, więc stwierdziłam, że skoro jest niedziela i skoro mamy przybywający księżyc, to ja będę nie wolno marnować energii. Nie wolno, więc jeżeli już cokolwiek robimy, to róbmy to z intencją. To, żeby smakowało, to jest jedna intencja, ale to, żeby na dobrobyt było, to żeśmy wczoraj zrobili. Super zdjęcia, żeście poumieszczali. Na Szkole Magii i Tarota jest właśnie post, który możecie sobie pooglądać. Dziewczyny tam się kulinarnie wyżywały po prostu na bogactwo i dobrobyt wszelaki. Ja na przykład już moje ciasto to wczoraj zostało wspomnieniem, bo że nie dość, że zostało upieczone, zamagikowane, to jeszcze podzielone między ludzi, więc to już w ogóle bogactwo, dobrobyt, bo jak się dzieli, to się mnoży, jakbyśmy nie wiedzieli, więc po prostu było rewelacyjnie. Antosia mówi, a co się robiło z tymi przepisanymi kartkami? Kochana, a co się robi w ogóle z rzeczami porytualnymi? Pytanie dla Was. Kto pierwszy odpowie, dostanie przesłanie na tydzień. Króciutkie. Jednokartuszkowe. Ale zawsze. Co się robi z rzeczami porytualnymi? No, piękne wypieki, dokładnie. I ja myślę, że co jakiś czas będziemy się spotykać na takich rzeczach, tylko to musi być, wiecie, jaki moment? Taki moment musi być, kiedy ja już będę tupała, że muszę zrobić te lody, nie? I trzeba będzie na coś to zrobić, bo ja zgotowałam. No, zresztą ja Wam mówiłam, możecie to obejrzeć. Ja robiłam anturaż, a Dorota mieszała. Ale wyszło dokładnie tak. Kto pierwszy powiedział, że zakopujemy? Anowi. Anowi dostanie
krótkie przesłanie. O, dokładnie tak. Taka nagroda normalnie na tydzień osobiste. Rydwan, siódemka pucharów, as monet. Mierz wysoko, by potem najdojrzalsze owoce z drzew ściągać. Wszystko jesteś w stanie zrobić, co w twoich marzeniach leży, byleby tylko z marzeń je troszeczkę uziemić, czyli pierwszy krok wykonać. Ruch ci będzie towarzyszył siła i potęga. O, bardzo dobre przesłanie, bardzo dobre karty. Idźcie i nie nauczajcie, tylko działajcie. O, tak to powiem. Dobra, to jest to, czyli gotowanie intencyjne będzie się pojawiało. Mam pomysł na następne, ale ono będzie w pierwszej części maja, nie wiem jaki dzień i chyba będzie, bo nie wiem czy na pewno. Ale pomysł jest zacny i będę Wam musiała podać przepis, żeby było śmieszniej. No bo to już będziemy jakby jedną potrawę sobie robić, nie? Sobie robić będziemy, dokładnie. Także tak, oczywiście film jest ściągnięty z Insta i jest na YouTubie. Jeżeli ktoś ma ochotę pogawędożyć i przy tym zrobić sobie coś na bogactwo, to jeszcze spokojnie może sobie zadziałać. Dzisiaj dobry dzień, tak jak mówiłam, i w czwartek. O, na bogactwo, why not? To jest to. Dekret trwa, o dekrecie już było, rytuał na zdrowie będzie się szykował i przypuszczam, że będzie jak z błogosławieństwem tygodnia. Od 2017 rok to jest tak, 18, 19, 20, 21, w tym roku będziemy robić pełne 4 lata błogosławieństwo tygodnia w czerwcu. Zupa na wrogów? Zupa na wrogów, ja wczoraj rzuciłam, że zupa na wrogów. To byśmy musieli tą czarną polewkę chyba pod schodami im wylać. 4 lata, to myślę, że jak zaczniemy robić ten rytuał zdrowotny, to moi kochani, że to też, wiecie, będzie po prostu cyklicznie. Będzie cyklicznie, a jest to potrzebne, bo mamy i swoje dolegliwości, i cudze dolegliwości, i wiecie, tutaj to się będzie działo na pewno. Dobra, i chyba już wszystkie takie popierdółki, a propos nie popierdółki, remont został ukończony. Postaci, mam z powrotem klucze i trzeba tam posprzątać i zakupić meble. Czyli jeszcze trochę to będzie trwało. Niemniej, jak już będzie remont skończony, to jednorożce będą mogły na kawę przyjść do biura. Słuchajcie, tylko trzeba wiadomo, wcześniej będzie zadzwonić, czy jestem, kawa, herbatka, więc jakby ktoś chciał nie na karty, tylko nawet tak po prostu przyjechać, pogadać, albo na przykład, nie wiem, tam spotkać się, czy cokolwiek, to będę w tak zwanym międzyczasie również. Dobry ekspres. Dlatego dobry ekspres do kawy będzie kupiony, tak. Jak już będą będzie meble, pysznie. Będzie kawa, będzie ciastek, chyba jak ktoś przywiezie, to słuchajcie, tak to wygląda. Bo wiecie, że to skleroza po prostu to tak się wstaje, jedzie. Nie, tak się umówimy, to już będzie. A pewnie, że tak. Czyli będzie można się spotkać. Oczywiście jest to małe mieszkanie, więc jakbyście tam w dziesiątkę przyjechali. Czy też na podłodze porozstawiam, kawę wypijemy, no, damy radę, słuchajcie. Także myślę, że można będzie robić nawet nie tyle, wiecie, że zloty, że godzinami, ale na kawę będę mogła Was zaprosić. I będzie fajnie i właśnie takie marzyło mi się, żebym nie mieszkała w miejscu, w którym ludzie się pojawiają i można będzie spotkać się po prostu, tak spotkać się, wypić kawę, pogadać, odetchnąć, także będę mogła Was zaprosić. Super i to już coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. I najważniejsza rzecz. Czyli to już brak. Nie, wejdzie po... Najważniejsza rzecz. Właśnie się mówi. Najważniejsza rzecz. Beltane robimy za darmożkę, Beltane robimy na kanale. Beltane jest teraz, natomiast lita jest czerwcowa. I słuchajcie, lita jest pudełkowa. Lita jest pudełkowa i to pudełko wchodzi zaraz po kawie. Jeżeli ktoś jest fanem pudełkowych rytuałów, zapraszam serdecznie. Będzie ten, znaczy najważniejszy jest rytuał, umówmy się. I ten rytuał, ja mam tyle tych rytuałów, słuchajcie, że Alitę będę miała, haman. Ten rytuał jest rytuałem wielbiącym cztery żywioły, które nam pomagają w życiu. Dlatego też dostaniecie kamień, który jest symbolem oczyszczenia, uziemienia i dobrobytu, bo jest symbolem ziemi. Dostaniecie kadzidło i świece, które zaniosą nasze prośby tam do góry i będą ofiarą naszego rytuału. Dostaniecie wodę,
która nazywana jest wodą zdrowia. Nie, już nie ma, tylko dopiero będzie. Dopiero będzie. Która nazywana jest wodą zdrowia, ponieważ wtedy wodę zdrowia się czyni. Ja mam tutaj kawałek starej wody, która jest jakby nowym zaczynem nowej wody, więc to wiecie, to wszystko lata trwa, lata. Są zaczyny zaczynów, a potem idziemy. Patrzajcie, się nie psuje. Zostawiłam sobie kawałek, bo wiem, że zbliża się lita, więc butelkę już starą z unicestwiłam, natomiast mam tylko kawałek do rozmnożenia, jak gdyby. To się nazywa wodą zdrowia. Ona będzie we wsiukaczu, więc tak naprawdę, wiecie, się śmieje na pryszczenie. Ale oczywiście to nie jest żaden użytek zewnętrzny, kosmetyczny, jest jedynie magiczny. Także tak. Żeby nie było, że ktoś pije. Nie, absolutnie się nie pije, nie smaruje, to jest tylko magia. Nazywa się ją wodą zdrowia. I tej wody zdrowia samej w sobie będzie więcej i po licie będzie ona na sprzedaż po prostu. Natomiast pudełkowi będą ją w trakcie lity ze mną tworzyć. Ona już będzie też z zaczynem, tak, na tej zasadzie, ale będą ją tworzyć wspólnie. Więc, a ja po licie będę dodatkową wodę sprzedawać, bo musi być w lity zrobiona, tak? Wiecie, takie... No są ważne punkty to czasowe. Tak jak było z solą. Bo jak był z solą, tak. Ta. Tak, także można będzie i on wchodzi po programie, jest już przygotowany, natomiast artefaktem jest w tym roku sprawa witrażykowa i nam się tworzy już. Artefaktem jest tym razem woda, bo mimo iż lita jest jakby, zresztą każdy sabat jest celebracją czterech żywiołów, to skupiamy się na wodzie życia. Woda życia, także tak. I Lucyna mówi, że super porównanie zaczyn. Tak, bo wiecie co? To najgorzej jest początkowy zaczyn na chleb. Ja pamiętam, jak chciałam chleb piec, nie? I było tak. 7 dni się robiło ten zaczyn, jakiś w ogóle dramat. I wchodzę na tą stronę dalej, mówią, że tam drugi chleb łatwiej się piecze. Ale początek był, weź zaczyn z poprzedniego chleba. I dupłam i ten. Żadnego zadania. Dlatego lita, no, lita ma to do siebie, to znaczy woda lita, że jak się robi co roku, to się jak gdyby tą to jest jak homeopatia, nie? No, na zasadzie energetyki, tak? Przekazuje się ze pokolenia na pokolenie. Także, także jeżeli ktoś poluje na rytuał, po wejdzie. Także tamten rytuał był tydzień czasu, więc myślę, że jakby tam załapiecie się. Ale ja myślę, a może tak nie być. Jeżeli komuś braknie witrażyka, bo się nie załapie, to na koniec roku zbierzemy zamówienia, zamówimy i po prostu kupno-sprzedaż drogą nabycia, no żeby kolekcja też wyglądała, tak? Ja mam o tyle dobrze, że ja se kupuję i ja se mam i ja wiem, że będę miała, bo jestem pierwsza i w ogóle wiadomo. Póki nie potłukę. Także produktem tygodnia jest pudełkowy rytuał lita. Mówicie, że będą tłumy gości? Niech będą, słuchajcie. Ja bardzo bym chciała właśnie, żeby ustawimy takie... Ustawimy jakiś dzień. A czy żebyś tak było, że na przykład, nie wiem, mam karty do którejś godziny, a po którejś godzinie, jak ktoś się umówi, że przyjedzie, to po prostu kawa, herbata, nie karta absolutnie, nie tego typu rzeczy, po prostu towarzysko, nie imprezowo, żeby tam 3 godziny, no nie wiadomo, tam czy tam 8, bo 3 to mało, 3 to się moment, ale na kawkę wpaść, jak do... Tak powinno być, takie miejsce powinno być, jakoż już jesteśmy w grupie. Chciałam Wam jeszcze pokazać, bo muszę się pochwalić, bo muszę inaczej się uduszę. Lalki życzeniowe, one od czasu do czasu są zamawiane. Ja oczywiście nie mówię kto, nie mówię co. Dupkę ma, buźkę ma, jest piękna, jest słowianką i ma kolczyki i w ogóle. Ja muszę się pochwalić, bo ja jestem... No, dzisiaj będzie pakowana, nie? To muszę się tak, wiecie... One takie są w ogóle. Mam na przykład, mam na przykład naładować dobrą energię, przytulić do cycka. A czy jest za wcześnie, żeby o tym mówić, do serca. Może się tulić, ja mam badę jutro rano. Jutro będzie pakowana, jeszcze dzisiaj będzie ze mną. Ja normalnie tak się ten i w ogóle. I wiecie, bardzo dużo dobrej energii i dokładnie tak, jesteś cudowna. I spełnisz życzenie szybciutko i nikt nie będzie cię palił, ani zakopywał, będziesz piękną pamiątką. Bo jesteś cudna. I oczywiście każdy dostaje dodatkowo czapeczkę, bo iż nam wiecie. Aczkolwiek nie musimy robić z niej rastamana, nie? Piękna jesteś. A w ogóle kieszonki, a propos, jeżeli będą lalki od klątwiaczki, to one będą również z jakimś akcentem, gdzie można włosy swoje włożyć, bo te kieszonki są czynne. Aczkolwiek to nie jest akurat od klątwiaczka, więc
Więc zasalisz, więc ja po prostu ten i się muszę pochwalić, bo inaczej się uduszę, bo są po prostu cudowne. Ryncymatyma, więc to tak, dokładnie. Czy jeszcze mam wam coś do powiedzenia? A mam polecenie na, w tym tygodniu. Coś, czego nie trzeba polecać. Ale magiczny witrażyk, słuchajcie. Na Instagramie, na tym, na Facebooku, na mediach. Możecie sobie wyszukać, możecie sobie popatrzeć, jakie rzeczy robi, bo to jest... To jest popierdółka artefaktowa. Tak, natomiast wiedźma, ja mam trójksiężyc, pentagram, boginia. Wisienkę nawet specjalnie zrobiła. Wisienkę mi zrobiła, taką witrażykową. Potem zamówiłam sobie łapacz snów. Na konkurs była robiona czarownica, więc słuchajcie, jeżeli chcecie mieć witrażowe, magiczne rzeczy, czy nie wiem, czy na przykład ona jakichś świeczników nie zrobiła, gdyby było na zamówienie, tak? Bo różne rzeczy są. To magiczny witrażyk w tym tygodniu polecam ja. I polecam oczywiście zawsze grupę na Facebooku Targowisko u Hrabiny, bo tam mamy swoich rękodzielników magicznych normalnie. Ja z tego nic nie mam, to jest grupa, która jest stworzona po to, żeby nas zrzeszyć i zjednoczyć. Słuchajcie, naprawdę nam się fajnie robi. Kurczę. Fajnie nam się robi. Grupa sprzedażowa, super, bo można i popatrzeć, i kupić, i sprzedać rzeczy magiczne. I takie, powiem szczerze, nie do końca, wiecie, można zamówić to na Etsy, nie? No. Potem mamy Fit Jednorożce grupę, gdzie jeżeli ktokolwiek chce, to może sobie z Antośką poćwiczyć we wtorki i czwartki, w poniedziałki i czwartki? We wtorki i czwartki chyba. O 18, o 18. Ona tam wygina śmiało ciało, tak? Będzie miejsce na spotkanie, na kawkę i herbatkę normalnie. Zapraszam do siebie, będzie można sobie pogadać po prostu tak na żywo, zobaczyć, czy też jestem taka pierdyknięta jak w telewizji na przykład, nie? Będzie można. Robią nam się właśnie jakieś takie, tu ktoś robi witrażyki, tu ktoś robi miotły, tu ktoś robi pentagramy, tu ktoś robi coś tam. Rewelacja nam się robi, więc trzymajmy się normalnie, bo świat jest popierniczony, musimy się razem trzymać. Musimy, nic nie musimy. Możemy. Także fajnie. Lita za 5 minut wchodzi. 40 minut już do was gadam. Starczy. Starczy. Dobrze, to ja najpierw się oczywiście żegnam z YouTube'em. Będzie to wgrane. Czekajcie, bo muszę się pożegnać, zrobić papa.